Witam w naszym rządowym centrum relaksacyjnego czytania komunikatów, składów, produktów i innych tekstów. Mam nadzieję, że wizyta w naszym centrum będzie dla Pana bardzo udana. Proszę sobie usiąść. Ja tutaj mam przed oczami w systemie ankietę, którą Pan wypełnił, na podstawie której wiem, jakie komunikaty są dla Pana relaksujące. I wiem, co zrobić, aby było Panu tutaj u nas dzisiaj przyjemnie. Nasze komunikaty, nasze instrukcje dzielą się na różne rodzaje, ale pomyślałam, że milej będzie, jeżeli wymieszamy dzisiaj to wszystko, zrobimy taki swego rodzaju miks. Miks sprawdza się o tyle, że zawsze jakieś doznanie jest silniejsze, potem przychodzi to słabsze. No i jest to o tyle korzystne, że można w miły, przyjemny sposób się zrelaksować. Dobrze. Chciałabym zacząć od komunikatu Sądu Rejonowego Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Proszę sobie usiąść. A ja zacznę czytać. Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pierwszy Wydział Cywilny, ogłasza, że w tutejszym sądzie, w pierwszym Wydziale Cywilnym pod sygnaturą 1NS590/19 toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drugiego oddziału w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Szymańskim, synu Jana i Danuty, zmarłym dnia 24 kwietnia 2015 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Swarzędzu. Sąd wzywa spadkobierców po Piotrze Szymańskim, synu Jana i Danuty, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, do pierwszego Wydziału Cywilnego, do sprawy 1NS590/19 w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Piotrze Szymańskim. W przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Piotrze Szymańskim, synu Jana i Danuty. Numer ogłoszenia to 3 3 9 5 4 6 2 5. Natomiast data publikacji tego ogłoszenia to 2 października 2019 roku. Ogłaszającym jest Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pierwszy Wydział Cywilny. Natomiast przedmiotem ogłoszenia, jego kategorią są ogłoszenia sądowe, spadki, zasiedzenia, inne. Dobrze. Przechodząc dalej, pomyślałam, że możemy przeczytać teraz skład lakieru do paznokci, zmywacza do paznokci, bardzo przepraszam, dostępnego w wielkiej sieci na terenie całego kraju. Nawilżająco zmiękczający zmywacz lakieru. Bezacetonowy zmywacz do paznokci naturalnych i sztucznych. Łatwo i skutecznie usuwa nawet ciemne kolory lakieru, nie rozmazując go. Nie wysusza i nie odbarwia płytki paznokciowej. Nawilża i zmiękcza skórki wokół paznokci, chroniąc je przed wysuszeniem. Pozostawia płytkę paznokcia lekko odtłuszczoną, przygotowując ją do zabiegu manikir. Innowacyjna i poręczna pompka umożliwia precyzyjne odmierzenie dozy zmywacza. Lanolina, naturalny olej o działaniu nawilżającym i zmiękczającym, zapobiega uszkodzeniom skóry wokół paznokcia. Gliceryna, składnik pochodzenia roślinnego o działaniu nawilżającym. Testowano dermatologicznie. Sposób użycia. Nasączony zmywaczem wacik przyłożyć na kilka sekund do paznokcia w celu rozpuszczenia lakieru, co pozwoli na jego szybkie i łatwe usunięcie. Następnie proszę umyć ręce. Produkt łatwopalny. Unikać kontaktu z oczami i śluzówką. Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę.
Wydłużone narażenie na kontakt z preparatem może spowodować wysuszenie lub pękanie skóry. Opary mogą powodować uczucie senności i zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Do użytku profesjonalnego nałożyć rękawice ochronne. Widzi pan, czegoś pan się tutaj u nas dzisiaj dowie, bo na ogół mężczyźni nie korzystają ze zmywacza do paznokci. A jedyne ich skojarzenia z takim zmywaczem to, kiedy ich żony, partnerki, dziewczyny korzystają z tego produktu, a oni najczęściej nie mogą tego wytrzymać, tego zapachu. Powiem szczerze, że chyba każda kobieta jakoś jest odporna na ten zapach. Poza tym to nie pachnie tak mocno. Nie jest aż taki uciążliwy ten zapach. Poza tym zmywacze bezacetonowe już tak mocno nie pachną. Nie dają tego drażniącego zapachu. Dobrze, możemy pozostać jeszcze chwileczkę w takiej sferze kosmetycznej. I tutaj przygotowałam maseczkę na twarz z dodatkiem miodu. Nie wiem, czy będzie chciał pan ją sobie wykonać. Oczywiście wszystkie produkty, które tutaj prezentuję pod koniec naszego spotkania są do pana dyspozycji. Za to pan płacił tutaj na wejściu, tak? Maseczka na twarz z dodatkiem miodu. Dzięki bogatej zawartości miodu maska daje efekt odżywionej i promiennej skóry. Posiada działanie przeciwzapalne oraz antyseptyczne. Oczyszcza skórę, intensywnie regenerując, chroni ją przed uszkodzeniami. Dodatkowo nawilża oraz odżywia skórę, dostarczając wszystkie niezbędne witaminy i minerały. Po użyciu skóra jest wyraźnie odprężona, a podrażnienia oraz niedoskonałości wyraźnie zredukowane. Maseczka przeznaczona jest głównie do pielęgnacji skóry tłustej, mieszanej i trądzikowej. Tutaj pokazane jest, jak krok po kroku tę maseczkę wykonać. Sposób użycia. Przede wszystkim należy twarz umyć i nawilżyć. Po wyjęciu maseczki z opakowania nałożyć na twarz i palcami docisnąć do skóry. Pozostawić na twarzy przez około 15-20 minut, to jest ten trzeci krok. Po tym czasie ostrożnie ściągnąć maseczkę. Dla lepszego efektu używać 2-3 razy w tygodniu. Uwaga! Tylko do użytku zewnętrznego unikać kontaktu z oczami. W przypadku pojawienia się niepożądanych reakcji skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dostępem dzieci do produktu. Termin ważności na dolnym zgrzewie opakowania. Czyli tutaj... Wiem, że nie może pan tego dostrzec, ale proszę mi wierzyć na słowo. Maseczka jak najbardziej jest jeszcze ważna. Dobrze, teraz wychodząc już troszeczkę z tej tematyki kosmetycznej, przeszłabym do kolejnego z naszych komunikatów. Jest to nowe rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej. Jest to również nowe rozporządzenie. Proszę posłuchać. 1 października 2019 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej. Zakres danych i informacji dotyczących cudzoziemca w stosunku do dotychczas obowiązującego wzoru został rozszerzony o dane dotyczące dokumentu tożsamości, to jest o jego rodzaj i serię, informację o języku, w jakim odbywają się studia stacjonarne albo kształcenie w szkole doktorskiej oraz o poziomie biegłości językowej wymaganym do ich odbycia,
informację, czy cudzoziemiec jest objęty programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności, jak również informację o dotychczasowej realizacji toku studiów stacjonarnych i zaliczeniu przez cudzoziemca przedmiotów wymaganych programem studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku kontynuacji studiów stacjonarnych albo kształcenia w szkole doktorskiej. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 30 września 2019 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tak. To teraz może coś z takiego innego tematu, jeżeli jesteśmy w temacie szkoły. To mam tutaj również taką gazetkę Lego Duplo. Jest tu przedstawiony zestaw dla dzieciaczków pociągowy. To jest taka gazetka, która pokazuje, jak możemy sobie do tego zestawu dobierać kolejne zestawy, tak aby powstały takie cuda, cudeńka, piękne budowle. Tutaj przy każdym zestawie jest podany taki numer, na podstawie którego można stwierdzić, jaki to jest zestaw, co chcemy kupić, bo naprawdę tego jest mnóstwo. Tych zestawów z torami, tych zestawów do robienia pociągów jest chyba z 5 czy z 6 przeróżnych, albo nawet i więcej, więc warto sobie te numerki po prostu spisać, zachować, jeżeli coś nas tu interesuje. Tu jest pokazane, jak różnymi zestawami możemy tworzyć, jakie figury. Na podstawie klocków dostępnych w przeróżnych opakowaniach. Na przykład to mi się bardzo podoba, to jest już taka wyższa szkoła jazdy. Można rzeczywiście przez cały pokój zrobić takie tory. Tutaj też serduszko można z dzieckiem wykonać, także jest to bardzo przyjemna sprawa, myślę. Tu również takie kółeczka, takie. To mi się kojarzy z taką babcinią torebką na zakupy. No a tutaj jest już zapowiedź kolejnej takiej książeczki. Już nie o pociągach, a o samolotach. Także polecam, też panu to zapakuję. To jest również w cenie całego tego naszego pakietu relaksacyjnego. Dobrze, ja bym chciała zaproponować może szklaneczkę coli. Jest to Cola Zero. I może nie powinnam tego robić, natomiast chciałabym przeczytać jej skład. Cola Zero, napój gazowany o smaku cola i brzoskwiniowym, nie posiadający wartości energetycznej, zawiera substancje słodzące. Składniki to woda, dwutlenek węgla, barwnik E150D, kwas fosforowy, naturalne aromaty, w tym kofeina, substancje słodzące, aspartam, acesulfam K i regulator kwasowości, cytryniany sodu. Jest to najbardziej strzeżony przepis na polskim, znaczy na światowym rynku, przepraszam. Jestem ciekawa, co tak naprawdę w tej coli jest. Kiedyś słyszałam, że przed dodaniem do coli dwutlenku węgla była ona nie do wypicia, była paskudna, obrzydliwa, miała pierwotnie zielony kolor, a stworzona była w ogóle po to, aby być środkiem na brzuch. I wiem, że wiele osób stosuje taką rozgazowaną Coca-Colę jako środek na różne dolegliwości żołądkowe. Wiem też, że niektórzy lekarze polecają to dla dzieci, takich już troszeczkę starszych dzieci, właśnie w ramach leczenia choroby lokomocyjnej.
Dobrze, jeżeli jesteśmy już w temacie słodkich słodkości, no i niestety rzeczy niezdrowych, chciałabym panu również zaprezentować kisiel. Ja mimo, że niestety wiem, co jest w tych składach, to co jakiś czas lubię sobie coś takiego paskudnego zjeść. Kisiel wiśniowy w proszku z witaminami A, C, E. Ciekawe, ile tej witaminy w witaminie. Składniki: cukier, skrobia, wiśnie liofilizowane 2,7%, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, witaminy C, E, A, aromat, sól, barwniki, antocyjany, kurkumina. Może zawierać soję, pszenicę i mleko. Uwaga! Produkt może sporadycznie zawierać fragmenty pestek wiśni. Najlepiej spożyć przed końcem, data i numer partii produkcyjnej, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie będę panu proponowała tego kisielku, ale spakuję go do pana torebki wyjściowej, którą tutaj szykuję. Dobrze, jeżeli już jesteśmy wciąż w tym temacie sztuczności, to chciałabym panu pokazać jeszcze jedną moją słabość oprócz Coli Zero, kisielu w proszku. I będą to żelki, kwaśne języczki. One mają już w ogóle straszny skład, ale czytam. Syrop glukozowy, cukier, skrobia, kwasy. Kwas jabłkowy, kwas cytrynowy. Substancja żelująca, gellan. Aromat, regulator kwasowości, cytrynian, trisodowy. Karmelizowany syrop cukrowy. Koncentraty owocowe i roślinne, takie jak czarny bez, aronia, winogrona, czarna porzeczka, pomarańcza, cytryna, spirulina, krokosz. Substancja glazurująca, wosk, karnauba. Ekstrakt owocu czarnego bzu. Także sama natura. Bardzo to wszystko jest zdrowe i tak widząc po minie, to nie bardzo pan jest zainteresowany tymi żelkami. Dlatego pozwolę sobie takiego języczka. Wydaruję, bo jeszcze mi nie wystarczy dla następnego klienta. Chciałabym jeszcze pokazać panu coś z kuchni. Będzie to przyprawa do piernika. Ja co prawda jestem fanką samodzielnego doprawiania potraw, ale niektórzy potrzebują takiego wsparcia, dlatego chciałabym przeczytać panu tutaj, co tu jest składnikami. Jest to cukier, cynamon, goździki, kakao, owoc, kolendry, ziele angielskie oraz gałka muszkatłowa. I mamy tutaj taki szybki sposób, szybki przepis na tradycyjny piernik. Więc składniki to 400 g mąki pszennej typ 500, 10 g proszku do pieczenia, 1 łyżka cynamonu, 200 g masła, 150 g cukru trzcinowego, 50 g miodu akacjowego, 4 jaja, otarta skórka z jednej cytryny, 50 ml mleka 3,5%, jedno opakowanie przyprawy do piernika, konfitura ze śliwek, 100 g gorzkiej czekolady, do dekoracji orzechy i bakalie. Sposób przygotowania. Do rondelka włożyć masło, mleko, miód i cukier. Podgrzewać mieszając, aż składniki roztopią się i połączą. Zdjąć z ognia i odstawić do przestygnięcia na około 15 minut. Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia, przyprawą do piernika i cynamonem. Dodać roztopione składniki, skórkę cytrynową, jaja i wymieszać na jednolitą masę. Ciasto przełożyć do podłużnej blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i piec w temperaturze 175 stopni Celsjusza. Termoobieg i dolne grzanie przez około 40 minut. Upieczony, wystudzony piernik przeciąć na 2 lub 3 blaty, posmarować konfiturą i ponownie
złożyć. Całość zawinąć szczelnie papierem pergaminowym i odstawić na jeden dzień. Piernik polać rozpuszczoną czekoladą, udekorować orzechami i bakaliami. Po czym ze smakiem zjeść? To również wkładam do pana torebeczki. I chciałabym pana tutaj uraczyć jeszcze jednym komunikatem. Jest to alert RCB, alert naszego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Kolejna neutralizacja niewybuchów w Świnoujściu. Uwaga! 1 października rano wojsko przetransportuje niewybuch z Zalewu Szczecińskiego na morze przez Świnoujście. Słuchaj komunikatów. Nie zbliżaj się do Świny na 750 metrów. SMS o takiej treści został dziś przesłany do osób przebywających na terenie powiatu Świnoujście. Alert RCB został uruchomiony w związku z wydobyciem niewybuchu z Zalewu Szczecińskiego. Po raz kolejny podczas prac nad podgłębianiem toru wodnego Szczecin-Świnoujście znaleziono niebezpieczne ładunki. Ich wydobycie i neutralizację zaplanowano na wtorek, 1 października. Akcję przeprowadzą marynarze 8 flotylli obronnej Wybrzeża. Niebezpieczne obiekty sklasyfikowano jako brytyjską lotniczą minę morską typu Mark IV oraz brytyjską bombę głębinową typu MK-13. Operacja zostanie przeprowadzona analogicznie do tych z 14 lipca i 12 sierpnia. Do akcji zaangażowana zostanie załoga trałowca ORP GOPU z 13 Dywizjonu Trałowców oraz żołnierze i grupa nurków minerów z 12 Dywizjonu Trałowców. Prace rozpoczną się we wtorek we wczesnych godzinach porannych. Na czas wydobycia oraz transportu obiektów poza główki portu w Świnoujściu będą obowiązywały określone strefy bezpieczeństwa oraz ograniczenia w żegludze na Zalewie Szczecińskim, Torze Wodnym Szczecin-Świnoujście oraz Zatoce Pomorskiej. Z utrudnieniami muszą liczyć się także mieszkańcy Świnoujścia i użytkownicy przeprawy promowej. Prezydent miasta Świnoujście zarządził ewakuację dla osób przebywających w strefie 200 metrów od toru środka wodnego. Ewentualna ewakuacja zostanie przeprowadzona 1 października w godzinach 9-9.30. Mieszkańcy będą mogli wrócić do domów po opuszczeniu toru wodnego przez okręt. Strefa otwartej przestrzeni to kolejne 550 metrów, licząc od granicy strefy bezwzględnej 200 metrów. W tej strefie obowiązuje zakaz przebywania na otwartej przestrzeni. Mieszkańcy znajdujący się w tej strefie zobowiązani są do pozostania w miejscu zamieszkania, przebywania, nie zbliżania się do okien, nie wychodzenia na balkony i tarasy oraz na zewnątrz budynku. To na dzisiaj już wszystko, co przygotowaliśmy dla pana z relaksujących komunikatów, składów i innych instrukcji.